Tak jak tytuł tutaj obrazuje, w kręgu filozofii, literatury, historii, z chyba holistycznego, czyli takiego całościowego spojrzenia na stalinizm, w ramach interdyscyplinarności, chciałem to potraktować, już zauważyłem, że ten tytuł jest niepełny, ponieważ filozofia, literatura, historia nie wyczerpuje tego holizmu, prawda, ponieważ chciałem to spojrzenie jeszcze szerzej potraktować. Na początku, czym się będę zajmował? Dwa słowa o interdyscyplinarności. Planowałem, znaczy myślałem też o tym, czy nie zrobić wystąpienia bardziej takiego metodologicznego nad samą metodą interdyscyplinarności, nad interdyscyplinarnością w naukach. Zdecydowałem się na ten stalinizm, ponieważ ze względów praktycznych, ponieważ przygotowuję pracę doktorską poświęconą historii polityki naukowej wobec filozofii w latach stalinowskich i przedstalinowskich w Polsce. I chciałem pokazać próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na to zagadnienie. Jako historyk mam z tym problem, ponieważ władza, że tak powiem, czy środowisko naukowe historyków, o czym wspomniał wczoraj dr Morawiec, niezbyt przychylnie patrzy na taką historię traktowaną interdyscyplinarnie, czyli jakąś historię idei, jakieś spojrzenie historiozoficzne, jakieś mieszanie innych nauk z taką klasyczną, pozytywistyczną historią XIX-wieczną. Tutaj taki cytat ze Zbigniewa Klocha, to tak o tej samej interdyscyplinarności. Interdyscyplinarność jest dziś modą i koniecznością. Tak to widzę. Wygłoszone na seminarium Instytutu Nauk Społecznych PAN, Instytucji Filozofii i Socjologii PAN. O co chodzi? Moda i konieczność. Z jednej strony moda raczej rozumiana wydaje mi się pejoratywnie, czyli coś, że wszystko teraz ma charakter interdyscyplinarny. Stało się to takim słowem, wytrychem. Prawda, robimy interdyscyplinarne konferencje, które za dużo z interdyscyplinarnością nie mają nic wspólnego. To myślę, że to na dłuższą dyskusję, mówiłem o tym na początku. Konieczność z drugiej strony, no, że jednak współczesna nauka wymaga poruszania się, zresztą to chyba też wczoraj o tym mówiliśmy, gdzieś na granicy różnych nauk i posługiwania się powiedzmy sobie, na styku różnych nauk szczegółowych, także filozofii. Dlatego ta konieczność. No i ja się z tym zasadniczo zgadzam i próbuję jakoś dla zbadania, czym był stalinizm w ogóle, zastosować metodę interdyscyplinarną. Natomiast no, jestem na początku tychże badań. Dalej chcę parę słów powiedzieć o historii idei i takim postulacie badawczym, który uważam powinien mieć zastosowanie w historii. Natomiast to zupełnie jest taki bardziej powiedzmy sobie postulat niż to, co obecnie realizuję, ponieważ jestem zmuszony do uprawiania takiej bardziej pozytywistycznej nauki w ramach historii. Parę słów holistycznie właśnie o stalinizmie, czyli o tym, jaki mam pomysł na to, jak uważam, że powinno się podchodzić do takiego zagadnienia. Stalinizm jest tak naprawdę przykładem. Przykładem, który uważam, że można stać do każdej epoki w historii. Więc to nie jest tak, że tylko o stalinizmie. To chyba jest oczywiste, ale myślę, że to warto zaznaczyć. I ostatnia rzecz, nie do końca związana z samym planem abstraktu, który sam sobie przysłałem, to problem nauki w stalinizm. Ponieważ z jednej strony możemy interdyscyplinarnie próbować badać stalinizm, z drugiej strony w samym stalinizmie, głównie w Związku Radzieckim, w Związku Sowieckim, jak niektórzy historycy mówią, dochodziło do znacznego ingerowania filozofii w nauki szczegółowe, tak? Czyli tutaj też występuje bardzo silny związek filozofii marksistowsko-leninowskiej, czy też stalinowskiej, jak to Kołakowski podkreśla, z naukami szczegółowymi. Dobrze, parę słów o tym, jak ja rozumiem historię idei, ponieważ, żeby pokazać pewne narzędzia, jak uważam, że powinny być wykorzystywane do badania historii, w tym wypadku stalinizmu. Historia idei, dlatego uważam, że to jest świetne narzędzie, ponieważ jest to coś szerszego niż klasyczna historia filozofii, szerszego niż klasyczna historiografia.
W wielkim skrócie historia idei, można tak powiedzieć, bardzo upraszczając, że historia idei bada całą kulturę, całość wytworu kultury ludzkiej, nie tylko filozofię, ale także sztukę danego rodzaju, architekturę, literaturę, w ogóle obyczajowość, mentalność, a także naukę danego okresu, tak? Historia idei to oczywiście od Artura Lovejoya, Wielki Łańcuch Bytu, ale także inni badacze, na przykład kardynał Newman miał swój pomysł na historię idei, tak? Swoją metodę historii idei. Do tego się odwołuje dr Sebastian Gałecki. Tak. Myślę, że ja się mniej więcej zgadzam z tym stanowiskiem, że historia idei bada całość kultury jak najszerzej. Dlatego jest z natury dziedziną interdyscyplinarną. I tak już od siebie dodano, historia idei powinna być wykładana moim zdaniem na historii, na studiach historycznych, a przynajmniej na studiach doktoranckich. U nas przynajmniej nie jest i myślę, że w większości uczelni niestety nie jest. A dlaczego? No myślę, że to jest dość oczywiste. Znacznie poszerza perspektywy badawcze. Teraz spróbuję pokazać, jak można próbować badać zjawisko czy epokę stalinizmu interdyscyplinarnie, czyli za pomocą historii, metodami historii idei. Tak jak wspomniałem, historia czy tam stalinizm to nie tylko filozofia, literatura, historia, klasyczna historiografia, ale także sztuka, inne również wytwory kultury, całość wytworów kultury ludzkiej. Czym jest stalinizm? Wypada to dookreślić. Ramy czasowe w Związku Radzieckim, idąc za Kołakowskim, lata 1930-1953, a tak naprawdę 1956, do momentu wygłoszenia tajnego referatu Chruszczowa. W Polsce znacznie krócej, 1949-1956. Parę lat po zakończeniu II wojny światowej. Daty te zazwyczaj się przyjmuje. One są, no, nie są może takie ostre, ponieważ to był pewien proces. Natomiast mniej więcej z tymi datami można się zgadzać. Czym on się charakteryzował? Przede wszystkim totalitaryzm. Był to ustrój totalitarny, najbardziej w całej historii w ogóle państw komunistycznych, tego tutaj Związku Radzieckiego, bo no nie można tego chyba porównywać jednak z Koreą Północną i pewnie z Chinami Mao Zedonga. Natomiast tutaj, powiedzmy sobie, w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydowanie najbardziej zideologizowany, najbardziej totalitarny okres. Charakteryzował się kultem wodza, praktycznie tym, że państwo miało... Było to państwo totalitarne, czyli miało wpływ nad całością życia kulturalnego, politycznego, a także starało się jak najgłębiej wejść w życie osobiste jednostki. Tu jeszcze parę słów może o tym, jak istotny jest wpływ doświadczenia stalinizmu na intelektualistów. Tutaj nie wiem, czy Państwo to znają, kto jest tam po prawej, od góry po prawej stronie, to jest Pablo Picasso, osoba, która do pewnego stopnia firmowała stalinizm, on bodajże na związku zjeździe intelektualistów w 1947 roku przyjechał, będąc właśnie tym, powiedzmy sobie, no, bliższy lewicowego skrzydła, firmował swoim nazwiskiem, no, tak naprawdę system komunistyczny, natomiast stalinowski. Jean-Paul Sartre poniżej, też do pewnego stopnia związany z komunistami. Dość przypadkowe są to nazwiska, oczywiście można znacznie wiele więcej tych interpretów wymieniać. U góry, po lewej stronie, Leszek Kołakowski. Bardzo ważna postać, dlatego że on jakby będąc ideologiem w młodości stalinizmu, tak, młodym filozofem, który zaangażował się, później ten stalinizm zdemaskował, opisał, no myślę, że to sztandarowe dzieło, podstawowe dzieło Główne nurty marksizmu, trzytomowe i chyba najlepsze opracowanie w ogóle tego, czym był marksizm, także stalinizm, podręcznikowy zresztą.
Więc tutaj po dwóch stronach dwa jakby obozy i George Orwell do pewnego momentu też zafascynowany, można tak powiedzieć, Rosją sowiecką, później demaskujący ją, no przede wszystkim najsłynniejsza jego powieść, rok 1984, do dziś uważany za no, dzieło wykorzystywane także w nauce. Tak, to nie jest tylko jakaś opowiastka, prawda, fikcja literacka, ale całkiem poważnie traktowane przez badaczy. Także tu warto wymienić Artura Kestlera, jego powieść Ciemność w południe. Na naszym polu Czesław Miłosz, to już cały czas to powtarza, Zniewolony umysł, więc to już jest taki, byśmy powiedzieli, taki może nie frazes, ale taki truizm, tak, że zniewolony umysł Czesława Miłosza jest wykorzystywany do badań nad tym, czym był Stalin. Także może tak. Warto przytoczyć oprócz dzieł literackich, takich, które opisują stalinizm, jakby diagnozują go, tak jak Miłosz, jak Orwell, z perspektywy literackiej. Wiem, że to jest bardzo, bardzo ryzykowne stwierdzenie, żeby na przykład Orwellem czy Miłoszem opisywać pewne wydarzenia. Natomiast myślę, że bardzo poszerzają, chyba nawet nie tylko wyobraźnię, ale pokazują pewne mechanizmy, które ciężko opisać językiem dyskursywnym. Zapracowań filozoficznych, czy też bardziej takich naukowych, chociażby wspomniany właśnie przed chwilą Kołakowski, główne nurty marksizmu. Ale także warto korzystać do opisu, czym, bo teraz mówię o tym, czym, jakimi narzędziami najlepiej opisywać w ogóle stalinizm, pokazywać, czym był. Także warto sięgać do ówczesnych wytworów literackich. No to tego było bardzo dużo w tym czasie. Słynne wiersze Szymborskiej, Broniewskiego, Warzyka, Gałczyńskiego i tak dalej. Publicystyka Tadeusza Borskiego, znaczy tego było więcej, to opisał między innymi Jacek Trznadel w Hańbie Domowej, Rozmowie z pisarzami i wiele różnych innych badaczy. Natomiast nie chodzi mi o sam opis tego, natomiast sięgania do źródeł, tak? Do tekstów tego okresu jako do źródeł. Andrzejewski na przykład powołuje takie dziełko, nie wiem, to jest forma podręcznika, Partia i twórczość pisarza, 1950 rok, polecam, żeby pokazać, jak literaci wówczas musieli pisać nie musieli, natomiast ci, którzy chcieli, którzy byli jakby w służbie władzy, jak pisali, jakie propagandowe rzeczy, tak? Czyli wiersze, publicystyka, literatura, jak najszerzej pojmowana. Myślę, że to jest ważny aspekt, który często pomijają historycy, którzy tylko ograniczają się do badań źródłowych. Ja w swojej pracy oczywiście nie chcę się ograniczać do badań źródłowych, do badań archiwalnych, natomiast warto to podkreślić, że nie można, że te badania są bardzo istotne. Badania rękopisów, badania dokumentów z tego okresu, ponieważ no, wówczas możemy popaść coś takiego, że owszem, no ja badam sobie stalinizm, powiedzmy, za pomocą Orwella czy Miłosza, tak? I wiem, jak to było, nie sięgając do dokumentów. No, stojąc na stanowisku jakiejś, myślę, takiej uczciwej metodologii, no nie. Trzeba się również odnosić do źródeł, do wspomnień, do wszelkich faktów, do wszelkich historycznych wytworów z tego okresu, także urzędowych. Ja akurat kwerendę w Archiwum Magnum przeprowadzam. Niezbyt może pasjonujące, ale myślę, że zarówno wytwory kultury, jak i wytwory urzędnicze. Ale także co? Warto zwrócić uwagę na wszelkie wytwory architektoniczne. Tutaj widzimy Pałac Kultury i Nauki, symbolizujące jakby potęgę, tak, Wielkiego Brata Związku Sowieckiego, wybudowany zresztą dzięki, jako prezent Stalina dla PRL. Tutaj właśnie widnieje, pokazując, jakby miał on zobrazować wielkość Związku Sowieckiego, wielkość władzy wobec tej malutkiej jednostki. Także plakaty propagandowe, obrazy. Tutaj widzimy towarzysza Stalina z dzieckiem na ręku, obrazujący pewną
pewną, właśnie tak, jakim Stalin był dobrym człowiekiem, prawda, jak dbał o wolność, o dzieci. Więc myślę, że bardzo szeroko zakrojone badania są potrzebne i wymagane. I tak, bajki dla dzieci. Tak, proszę Państwa, to takie moje odkrycie. Pewnie część z Was czytała w podstawówce, jak Wojtek został strażakiem. Coś mnie skłoniło, żeby sprawdzić, kiedy została ta książeczka napisana. 1950 rok. Dla pierwszoklasistów. Nie wiem, czy teraz się to jeszcze czyta, ale w latach 90. mój brat czytał, to była jego pierwsza lektura. Cytacik. Kowal Bonifacy jest tu komendantem strażackiej drużyny. Serce złote, dusza szczera, chociaż groźny z miny. Kowal wąsa kręci, cenię twoje chęci. Palec zniósł do góry, patrzy na chłopaka. Jeszcześ mi za mały smyku na strażaka. Rusza kowal wąsem, a wąs miał jak wiecha. Będziesz w straży, gdy się z Wojtka przemienisz w Wojciecha. Ilustracja. Człowiek z wąsem, groźny z miny. Nie wiem, czy tutaj nie widać podobieństwa tego człowieka, tego strażaka z wąsem, do towarzysza Stalina. Ja takie wrażenie odnoszę. Być może zbyt daleko idące. Nie spotkałem się z tym, żeby Wojtek Strażakiem był gdzieś badany jako przykład stalinowskiej literatury. Ale jeżeli on powstał w roku 1950, ilustracje są dość wymowne moim zdaniem. Na pewno propagandowo, zresztą o tym mówił wczoraj dr Morawiec, jak na przykład powstawali krzyżacy Forda. I co? Ktoś może powiedzieć, że o, zajmuje się jakimś tam epoką stalinizmu 50-60 lat temu, to już jest nieaktualne. Okazuje się, że do dzisiaj, przynajmniej do lat 90. dzieci czytały książkę jako pierwszą lekturę, która była gdzieś tam oczywiście z ukrytym przekazem, ale stalinowska. Więc to na zasadzie trochę żartu, ale myślę takiego dającego do myślenia. Także czasu mamy mało, to jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj zobrazowałem różne, jak istotne jest podejście do badania stalinizmu w takim holistycznym układzie i badać różne wytwory kultury. Natomiast chciałem jeszcze Państwu pokazać na zakończenie parę słów, ale to jest full screen. Parę słów powiedzieć o, tak, ósemki nie widać, o tym, jak nauka była uprawiana w stalinizmie i jak filozofia wpływała na naukę. No, mieliśmy do czynienia z czymś takim jak łysenkizm. Niestety niewidoczny tutaj Trofim Łysenko, a szkoda, nie wiem dlaczego się nie wyświetli, bo to w PDF-ie zrobił, więc powinno być widać. Trofim Łysenko akurat był głównym ideologiem w obszarze genetyki, biologii, agronomii. W bardzo dużym skrócie krytykował odkrycia zachodniej genetyki. On uważał, że nie ma czegoś takiego jak genetyka, którą otrzymujemy, prawda, od rodziców, od przodków, tylko genetykę, znaczy człowiek się zmienia poprzez uwarunkowania zewnętrzne, czyli jakieś tam, powiedzmy, różnice otoczenia, różnica klimatu, różnica miejsca zamieszkania zmienia naszą tożsamość, naszą biologię, tak? Więc no, totalne bzdury, można powiedzieć, z punktu widzenia nauki zachodniej. Okazało się, że ten Łysenko, no, był po prostu typowym ideologiem, on był tam uważany w Związku Sowieckim jako największy autorytet w dziedzinie biologii. No, w dziedzinie językoznawstwa sam towarzysz Stalin. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Stalin w rozprawie o językoznawstwie w 1950 roku cofnął bardziej ideologiczne bzdury, które napisał jeden z językoznawców wcześniejszych sowieckich, Mar. On tam pisał, że język jest uwarunkowany klasowo. Stalin stwierdził, że nie, język nie jest uwarunkowany klasowo i przez to Stalin był uważany za największego językoznawcę. A tak naprawdę była to jakaś zdroworozsądkowa wiedza. Także w Związku Sowieckim krytykowano fizykę kwantową, krytykowano kosmologię, właśnie taką, jak mówił Mikołaj, ponieważ świat musi się rozwijać, cały czas być postępowy i no, pewne, już nie chcę wchodzić w szczegóły, nawet pewne odkrycia
obserwacyjny, krytykowana, że to jest wytwór burżuazyjnej, idealistycznej filozofii. No niestety musimy kończyć. Powiem tylko tyle, Stalin jest w Polsce, tutaj Bolesław Bieryt jako symbol, Adam Szaf, symbol ideologa stalinowskiego, filozofa. Nie poszedł tak daleko jak w Związku Radzieckim. Nie doszło do takich zmian w naukach szczegółowych jak fizyka kwantowa, kosmologia. Natomiast do Stalina jako językoznawcy się odwoływano. W filozofii owszem, natomiast było to dość krótki okres, lat 1949-55 byśmy powiedzieli. No musimy niestety kończyć. Tenże Leszek Kołakowski, ciekawa postać, bo za młodu ideolog, stalinista, szybko, można tak powiedzieć bardzo potocznie, zrozumiał swój błąd i został tak zwanym rewizjonistą. Po latach, w latach 70. wydając główne nurty marksizmu, gdzie zdemaskował tenże system, co istotne, Kołakowski sam doświadczając stalinizmu, będąc jednym z jego budowniczych, jest o tyle znał ten system, że nie tylko znał go za pośrednictwem pewnych opracowań, innych źródeł, tylko no, go doświadczył niemalże namacalnie, tak? I tym się właśnie różnili polscy intelektualiści od intelektualistów zachodnich, którzy znali stalinizm z drugiej ręki, tak? Ten zachwyt francuskich intelektualistów, Sartre'a i tak dalej nad komunizmem. Dlatego ważne jest też to, o czym wcześniej mówiłem, doświadczenie życia w pewnym systemie, by go później dobrze opisać. Chociaż takie osoby jak Szaf, no, praktycznie do końca życia był pod urokiem Stalina, pisząc, że Stalin był bardzo, no, miał jasny sposób wypowiadania się o trudnych sprawach. Przepraszam za ten chaotyczny wywód, ewentualnie zapraszam do dyskusji. Dziękuję.